Cześć, kochani, ale mgła dzisiaj jest. Ledwo sąsiada widać. O, tamto już w ogóle nic. To nie jest kwestia obrazu. Kochani, zobaczcie, nic nie widać. Straszliwa mgła. Bardziej na wiosnę to powinno być, a nie na jesieni. Okej, masakra. A tutaj chcę Wam zademonstrować, jak wygląda śniadanie przygotowane przeze mnie rano, kiedy wstają do pracy. Mąż wstaje i córka wstaje do szkoły. I tak, dla męża jest wsypana kawa, nie słodzi. Dla córki jest przygotowana herbatka, jedna łyżeczka osłodzona. No, dla mnie wiadomo, w wielkim kubku herbata. Dla męża też zawsze jest jakaś multivitamina albo wapno, zależy co jest pod ręką. Do tego jest buła dla męża. Zjadają razem z psem na spółkę i taką samą dostaję do pracy. No a ja chleb wieloziarnisty, żytni, ten akurat jest ze słonecznikiem, pychotka, tak się prezentuje, super zdrowy, pyszny, tani, z Biedronki. I córka jeszcze na śniadanko, mąż to z żółtym serem, raz na jakiś czas córka na śniadanko je z Nutellą kanapeczkę. Do szkoły nie bierze z Nutellą, albo suchą, albo z samym masłem. No zobaczcie, a noc zapowiadała się taka piękna. Wrzucę Wam zdjęcia księżyca. No a teraz jest masakra, masakra, masakra. No nic nie widać. Zarysy same. Normalnie by słaba ostrość. Dobra. A tak przedstawia się moje drugie śniadanko. To jest pomidorek pokrojony w plastereczki, obrane jabłko. Było dość spore, także widać, jakby tu było więcej. Nie, to jest jedno jabłuszko. I pół grejpfruta. Bez cukru. Duża dawka witaminy C. Także zdrowe drugie śniadanko. Smacznego. Kochani, żeby nie było, że zawsze preferuję zdrowe jedzenie domowe, tak dzisiaj jest kebab zwykły z kebabowni, ale za to dwie surówki. Z kapustki, z ogóreczkiem i sałatą. Smacznego. Chciałam Wam pokazać, jak pada śnieg, ale słabo widać, bardziej na kamerze to wygląda, jakby padał deszcz. No może chociaż na tej choince troszeczkę. No niby nic zachwycającego, a jednak pierwszy śnieg w tym roku. O, teraz jak ładnie. No nie, faktycznie wygląda jak deszcz. Dziwne. Złośliwość rzeczy martwych. By był filmik o śniegu, a jest filmik o deszczu. Trudno.